Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja na całym świecie znajduje się wśród czołówki chorób cywilizacyjnych. Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku może zająć pierwsze miejsce. Tak wygląda sytuacja na całym świecie, że ponad 200 milionów osób choruje w chwili obecnej na depresję. Tak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia. Jak sytuacja wygląda w Polsce? Zgodnie z raportem Narodowego Funduszu Zdrowia, w Polsce również jest to bardzo poważny problem zdrowotny i społeczny. Szacuje się, że około 1 milion Polaków choruje na depresję. Tendencja wzrostowa zachorowań na depresję na całym świecie występowała już przed pojawieniem się epidemii COVID-19. Jednakże pandemia znacznie ten proces przyspieszyła. I nie ma się czemu dziwić. Sytuacja, z którą się zmierzamy, czyli paraliż w wymiarze globalnym i sytuacja zagrożenia zdrowia i życia, zachwianie poczucia bezpieczeństwa związane z tym, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak pandemia będzie się w przyszłości rozwijać, zagrożenie zdrowia i życia swojego, ale i też swoich bliskich, utrata pracy i przychodu, to są jedne z najsilniej oddziałających na nas w tym momencie stresorów. Przyczyny depresji są wielopłaszczyznowe. Mają charakter genetyczny, biologiczny i psychospołeczny. Czyli oprócz tych czynników środowiskowych, również źródłem depresji może być silna trauma. Czy to doświadczenie traumatyczne przeżyte w dzieciństwie, czy również w wieku dorosłym. A do takiego doświadczenia możemy w tym momencie oczywiście zaliczać pandemię. Szczególną uwagę należy zwrócić na grupę wiekową osób w wieku przedemerytalnym. Przejście na emeryturę i rezygnacja z dotychczasowej aktywności zawodowej jest dla osoby szczególnym momentem, który również może obniżyć jego nastrój i wpłynąć na to, że zachoruje na depresję. Depresji nie można przypisać do konkretnej grupy zawodowej. Jednakże w aktualnej sytuacji walki z pandemią, według raportu ONZ, grupą, która jest szczególnie narażona, są pracownicy służby zdrowia. Niepokojący też jest fakt, na który wskazują statystyki policyjne w latach 2017-2020, że jedną z najczęstszych przyczyn dokonywania prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży były właśnie zaburzenia psychiczne, w tym depresja. Pamiętajmy, depresja to poważna choroba. Jeżeli zostanie zdiagnozowana przez specjalistę i tak osoba chora zostanie objęta specjalistyczną opieką przez psychologa, przez psychiatrę, przez wsparcie bliskich osób, to jest pozytywna wiadomość, większość przypadków jest uleczalna. Ale pamiętajmy, że depresja jest kwestią też indywidualną, czyli ma indywidualny przebieg u każdego z pacjentów.